Poćwiczmy trochę szacowanie długości różnych przedmiotów. To jest 1 cm. Jaki długi jest ten zabawkowy samochód? Tu mamy skalę, czyli to jest przykład odcinka o długości 1 cm. Sprawdźmy, ile takich odcinków potrzebujemy, żeby pokryć nimi długość całego samochodu. Jeżeli tu narysuję jeszcze jeden taki sam odcinek, rysuję oczywiście w przybliżeniu to nie jest dokładnie 1 cm. To by były razem 2 cm 1 cm 2 cm, tu by było 3 cm, a tu by było 4 cm. Wygląda na to, że samochód ma długość około 4 cm. Zróbmy jeszcze jedno zadanie dotyczące szacowania długości przedmiotów. Mamy tu obraz dwóch słoneczników. Widać, że ten pierwszy z lewej słonecznik ma wysokość 40 cm. Jaka jest wysokość tego drugiego? No to pomyślmy, jeżeli cała ta długość albo wysokość ma 40 cm, a ten słonecznik, jeżeli spojrzymy na jego wysokość, na maleju tu przerywaną linię, wygląda na to, że jego wysokość to połowa wysokości tego wyższego. A ile to jest połowa z 40? 40 to 4 dziesiątki, połowa czterech dziesiątek to 2 dziesiątki. Czyli wygląda na to, że wysokość tego to 20 cm. Inaczej możemy spojrzeć na to tak. Jeżeli cały ten odcinek ma długość 40 cm, to jego połowa to będzie 20 cm, a połowa jego połowy to będzie 10 cm. Czyli tutaj będzie 10 cm, tutaj 20 cm, tutaj 30 cm, a tutaj 40 cm. Wiemy od początku, że ten słonecznik ma wysokość 40 cm, i widzimy, że ten mniejszy sięga do połowy do 20 centymetrów na naszej podziałce.